Państwa serdecznie. Jest mi bardzo miło po raz trzeci już bodajże gościć w tym miejscu, żeby trochę poopowiadać o de facto swoich zawodowych doświadczeniach. Mówiłem już tutaj o, na pewno o nowych uzależnieniach, czyli wszystkich kłopotach, które pojawiają się w związku z interakcjami człowiek, nowe technologie informatyczne. O czymś tam jeszcze mówiłem, o czym już zapomniałem, a dzisiaj będę mówił w ogóle o tym, czym jest psychoterapia, na czym ona polega i w jaki sposób, w niektórych przynajmniej przypadkach, poprzez psychoterapię można ludziom pomóc, czy wręcz powiedzieć, można ludzi leczyć. Ten termin jest kontrowersyjny w odniesieniu do psychoterapii, ponieważ żyjemy w czasach tabletki, żyjemy w czasach leków. Kiedy myślimy o leczeniu, no to myślimy o tym, że przychodzimy do lekarza, a lekarz zapisuje nam stosowne leki. Ewentualnie, jeżeli jest taka konieczność, trafiamy do szpitala, no i wtedy jeszcze lepsi specjaliści niż lekarz przy pierwszego kontaktu podejmują różne działania już o charakterze operacyjnym. Poddajemy się różnego rodzaju zabiegom i w ten sposób wygląda leczenie. No, żyjemy w czasach bardzo zaawansowanej medycyny w porównaniu oczywiście z wiekami minionymi. W związku z tym trudno się dziwić, że gdy mówimy o słowie leczenie, no to kojarzy nam się to przede wszystkim z farmakoterapią albo z różnego rodzaju działaniami podejmowanymi przez specjalistów, przez lekarzy w szpitalach. Natomiast na tym tle psychoterapia może się jawić jako coś bardzo dyskusyjnego, wątpliwego, no bo niby w jaki sposób ma się dziać to, że przychodzi jeden człowiek do drugiego, siadają naprzeciwko siebie i ten jeden, nazwany terapeutą, leczy poprzez rozmowę tego drugiego, który jest nazywany pacjentem. Trochę to dziwne, prawda? No co to ma wspólnego z jakimkolwiek leczeniem? Będę się starał Państwa dzisiaj przekonać, że jednak można tę interakcję, do której dochodzi pomiędzy terapeutą a pacjentem, czasami mówi się też klientem, są tutaj pewne rozbieżności, problemy terminologiczne. Ja będę zamiennie używał, chociaż pewnie częściej będę używał słowa pacjent. Mówi się klient czasami dlatego, to głównie w Stanach Zjednoczonych taka terminologia obowiązuje, żeby podkreślić tę relację terapeutyczną jako relację bardzo taką partnerską, na równi. Kiedy mówimy pacjent-terapeuta, pacjent-lekarz, ta relacja się wydaje od razu skośna. Jest specjalista i jest ktoś podporządkowany, ten pacjent, który się musi zastosować do tego, co mu ten lekarz, terapeuta zaleca. Stąd wprowadzono również ten termin klient. Ja używam zamiennie, uważam, że ani jeden, ani drugi termin nie jest szczególnie dobrze. Dobry. Krótko mówiąc, będę się starał Państwa przekonać, że psychoterapia ma pewne uzasadnienie naukowe, chociaż oczywiście jednak tak. Zacznę może od czegoś takiego. Jesteśmy bardzo społecznym gatunkiem zwierzaków. Jesteśmy niezwykle towarzyscy. Praktycznie rzecz biorąc, trudno sobie wyobrazić, myślę, że Państwu tak samo jak mnie, życie w zupełnej samotności. Wyobraźmy sobie sytuację bohatera książki, jak on się nazywał? Robinson Crusoe, prawda? Katastrofa morska, facet ląduje na bezludnej wyspie, no i jakoś musi sobie tam z tym wszystkim radzić. Największym problemem w gruncie rzeczy nie jest to, że musi sobie wszystko zorganizować od zera, schronienie, pożywienie. Największym problemem na dłuższą metę okazuje się samotność. W 1943 roku bardzo znany psycholog Abraham Maslow wymyślił coś, co się nazywa piramidą potrzeb. Państwo, którzy mieliście okazję coś w życiu studiować około ekonomii, socjologii, jakichkolwiek innych nauk społecznych, mogliście się zetknąć z takim konstruktem, który się nazywa właśnie piramidą potrzeb. To wygląda w ten sposób, że na samym dole, na sam fundament tej piramidy tworzą potrzeby fizjologiczne. Czyli krótko mówiąc, Zaremski się musi najeść. Potem jest potrzeba bezpieczeństwa, żeby mnie nikt nie pobił albo jeszcze większej krzywdy mi nie zrobił. Na trzecim piętrze mamy potrzebę przynależności, miłości. Potem mamy kolejne dwa piętra, one nas w tym momencie mnie interesują. W każdym razie chodzi o taką ideę, że ludzkie potrzeby nie są wszystkie tak samo ważne. Są niektóre bardziej podstawowe, inne trochę mniej podstawowe. Tak Maslow w 1943 roku to wszystko wymyślił. Mniej więcej w tym samym czasie był taki inny psycholog, nazywał się Harry Harlow.
I Harry Harlow przeprowadził pewien eksperyment, który, zważając na dzisiejsze standardy badań naukowych, z pewnością nie jest eksperymentem szczególnie etycznym. Wziął takie małe małpki i je niestety osierocił i zaproponował tym małpkom matki zastępcze, sztuczne. Jedna matka miała pokarm, ale była taka nieprzyjemna w dotyku, z jakiegoś metalu zrobiona, z jakiegoś tam drutu. Druga matka nie miała żadnego pokarmu, ale była zrobiona z takiego miękkiego materiału, do tego można było się przytulić. Jak Państwo myślicie, którą matkę wybierały małpki? Tą miękką, bez pokarmu. Był eksperyment, który rozpoczął zupełną zmianę, jeśli chodzi o myślenie o ludzkich potrzebach. Okazało się, że potrzeby społeczne, potrzeby związane z żywym, emocjonalnym kontaktem z drugim człowiekiem, które zaczynają się tak naprawdę jeszcze przed naszymi narodzinami, ale do głosu dochodzą najbardziej, kiedy już dziecko się urodzi, one są tak samo ważne jak potrzeby fizjologiczne, czyli krótko mówiąc, ta potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem, bliskiej więzi, ona z trzeciego piętra wędruje nam do bazy. Dzisiaj widzimy po prostu gołym okiem, że piramida potrzeb Maslowa, którą tłuką wykładowcy na wszystkich możliwych szkoleniach ekonomicznych, jest po prostu źle zbudowana. Ale my to wiemy nie tylko od Harry'ego Harlowa, tylko wiemy to również od późniejszych badaczy, którzy zajmują się czymś takim jak społeczna neuronauka. To są takie badania polegające na tym, że bada się, w jaki sposób dokonuje się coś, co nazywamy poznaniem społecznym. Okazuje się, że kiedy badamy aktywność ludzkiego mózgu, to nie jest tak, że wszystkie obiekty w otoczeniu mózg traktuje tak samo. Okazuje się, że są w tym otoczeniu obiekty ważniejsze od innych. Tu jest taki przydatny konstrukt, to się nazywa 4P. Ja prawdopodobnie się trochę powtarzam, być może już o tym mówiłem na swoich poprzednich wystąpieniach, ale uważam, że to jest po prostu dobry wstęp do tego, żeby wyjaśnić, jak działa psychoterapia. I te cztery P to są cztery wyróżnione obiekty w otoczeniu każdego żywego organizmu, w gruncie rzeczy także dotyczy to człowieka, czyli partner, przyjaciel, pożywienie i przeciwnik. 4P. Proszę zwrócić uwagę, że poza pożywieniem wszystkie te trzy obiekty to są obiekty społeczne. Wszystkie trzy. Na te cztery obiekty mózg reaguje szybciej. Mózg reaguje w sposób bardziej intensywny. Krótko mówiąc, tymi obiektami ludzki mózg jest bardziej zainteresowany niż czymkolwiek innym. Dlaczego o tym, proszę Państwa, mówię? Jeżeli tak ważne są dla nas interakcje z innymi ludźmi, jeżeli dla naszego mózgu spośród otoczenia najważniejsze są tak naprawdę obiekty społeczne, to trochę mniej dziwne staje się to, że kontakt z drugim człowiekiem może mieć charakter również terapeutyczny, leczący. Jak do tego dochodzi? Jak przebiega sesja terapeutyczna? Ktoś z Państwa był na sesji terapeutycznej kiedyś? Ktoś był, prawdopodobnie ktoś był. To jest oczywiście rozmowa. Powstaje pytanie, no ale dobrze, czy to jest jakaś taka zwykła rozmowa? Jak ja sobie pójdę do przyjaciela, przyjaciółki, czy to będzie też terapeutyczna? Tutaj odpowiedź jest taka 50-50. I tak, i nie. W normalnym funkcjonowaniu, kiedy nasze problemy nie stanowią czegoś, co nas ewidentnie przerasta, to rozmowa z przyjacielem, przyjaciółką, mamą, tatą, kimś jeszcze bliskim, ważnym dla nas, kto potrafi nas wesprzeć, może mieć taki charakter terapeutyczny. Tu nie ma czegoś takiego, że jest radykalna różnica między zwykłą rozmową dwojga ludzi, a rozmową terapeutyczną. To jest pewne kontinuum. To, czy warto zwrócić się do terapeuty, czy można pozostać przy wsparciu takim prywatnym, zależy od skali problemów, które nas dotykają i o tym więcej troszkę za moment powiem. Przychodzi osoba do terapeuty.
Jak to wygląda na samym początku? Również z badań naukowych nad poznaniem społecznym wiemy, że absolutnie kluczowe jest to tak zwane pierwsze wrażenie. Ja zawsze sobie trochę żartuję, że znaleźć sobie dobrego terapeutę to jest zadanie nawet trudniejsze niż znaleźć sobie żonę lub męża. Dlaczego? Podstawowa zasada jest taka, że podczas terapii stopniowo pacjent staje się coraz bardziej, tak przynajmniej w założeniu powinno być, staje się coraz bardziej ufny względem swojego terapeuty i jest w stanie powierzyć mu absolutnie wszystkie swoje intymne sprawy, najgłębsze nawet tajemnice. No nie muszę mówić, że tych najgłębszych tajemnic zazwyczaj nie wyjawiamy partnerom czy partnerkom, tak? Coś tam pozostawiamy dla siebie. Natomiast jeśli chodzi o sesje terapeutyczne, no to pewnego rodzaju celem oczywiście pragmatycznym, nie celem samym w sobie, jest to, żeby pacjent był gotów terapeucie opowiedzieć absolutnie wszystko. Wszystko, co go męczy, wszystko, co go dręczy, wszystko, co go również cieszy. Okej, okay. A więc przychodzi pacjent do terapeuty i musi się wydarzyć coś takiego, że już podczas pierwszego spotkania coś tam powiedzmy zaiskrzy, tak? Że pacjent poczuje, że być może to jest ten człowiek, z którym ja jestem w stanie rzeczywiście wybrać się w pewną podróż. No właśnie, bardzo fajną metaforą, żeby oddać to, czym jest psychoterapia, jest właśnie podróż. Psychoterapia to jest przedsięwzięcie najczęściej dość długofalowe, chociaż oczywiście są tutaj pewne różnice. Czasami przychodzą pacjenci z jakimś konkretnym problemem i wychodzą po jednej sesji i mają sprawę załatwioną. Ale to musi być bardzo konkretny problem, nieszczególnie głęboko ulokowany w strukturze psychicznej tego pacjenta. I czasami faktycznie wystarczy jedna, dwie sesje, wiem, co mam zrobić. Właściwie to można powiedzieć, to nie tyle terapia, co jakaś porada terapeutyczna i okej, załatwione. Ale większość pacjentów nie potrafi w ten sposób rozwiązać swoich problemów i potrzebują trochę więcej czasu. Również więcej czasu potrzebuje sam terapeuta, no bo jeżeli przychodzi zupełnie obca osoba, ja widzę tę osobę po raz pierwszy w życiu, no to ile mogę się o niej dowiedzieć podczas jednego godzinnego spotkania? Sesja terapeutyczna trwa między 50 a 60 minut. Proszę sobie wyobrazić, że przychodzi człowiek, który cierpi z powodów psychicznych. Oczywiście tu jest pytanie, co to znaczy cierpieć z powodów psychicznych, tak? Możemy mieć oczywiście w głowie kogoś, kto jest chory psychicznie, tak? Kto ma postawioną diagnozę psychiatryczną. To jest oczywiście, proszę Państwa, pewien kłopot, bo w latach 60. powstał taki ruch zwany antypsychiatrią i zadano bardzo poważne pytania, czy choroby psychiczne istnieją naprawdę. Czy choroba psychiczna, na przykład schizofrenia, na przykład depresja, na przykład choroba afektywna dwubiegunowa, czy to jest coś realnego? No jeżeli mówimy o zapaleniu płuc, grypie, czy na przykład nowotworze, to mamy pewne namacalne dowody, nawet jeżeli gołym okiem czegoś nie widzimy, no to służą nam specjalne instrumenty badawcze do tego, żeby móc określić, że jakiś stan chorobowy tam ma miejsce. Natomiast gdy mówimy o zaburzeniach, schorzeniach psychiatrycznych, to wcale takiej pewności nie mamy. Mamy jakieś objawy, najogólniej rzecz biorąc ludzie zachowują się dziwnie, ale co to znaczy? Gdzie jest przyczyna? Czy ta przyczyna jest w jakimś sensie materialna? Trudno powiedzieć. Dziś oczywiście rozwija się neuronauka, rozwija się neurobiologia, wszystkie te dziedziny poszukują tych jak najbardziej materialnych przyczyn zaburzeń i chorób psychiatrycznych, ale w latach 60. bardzo poważnie pytano o to, czy rzeczywiście choroby psychiatryczne istnieją. Wracając, przychodzi pacjent, siada naprzeciwko mnie i ma mi powiedzieć, co mu jest. Ale bardzo często ten pacjent nie wie do końca, co mu jest. On czuje coś, co nazywamy dyskomfortem, dystresem. Cierpi psychicznie, ale w gruncie rzeczy nie do końca rozumie, co się tak naprawdę z nim dzieje. Czasami coś tam oczywiście wie na ten temat. Ja bardzo dużo pracuję z ludźmi uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, hazardu,
Coraz częściej trafiają też do mnie osoby uzależnione od tych nowych technologii informatycznych. No i wtedy oczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, że ci ludzie przeczuwają, że ich kłopoty mają związek z tym, że używają substancji psychoaktywnych albo korzystają z jeszcze jakichś tam innych rzeczy, które powodują uzależnienie, ale przychodzą i nie za bardzo mają wiedzę na ten temat, co tak naprawdę im dolega. Powiem nawet więcej. Czasami przychodzą i wręcz epatują wiedzą, wydają się ekspertami w tej dziedzinie. Oczywiście to jest zazwyczaj trochę mylny obraz. Jeśli przychodzi do mnie człowiek uzależniony, który wydaje się sporo wiedzieć na temat uzależnień, to najczęściej mam do czynienia z taką sytuacją, że on podchodzi do tego problemu jako do problemu abstrakcyjnego. Jako do problemu, który w zasadzie jego nie dotyczy, on się tak z oddali intelektualnie tym interesuje. Bardzo ważna sprawa. Przychodzą ludzie, którzy uzbrojeni są w tak zwane mechanizmy obronne. Jedno z pierwszych zadań każdej psychoterapii, przynajmniej w tych obszarach problemowych, którymi ja się zajmuję, a więc uzależnienia, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa i tak dalej, jest to, żeby stopniowo rozbrajać mechanizmy obronne pacjenta. Słyszeli Państwo o takim terminie jak mechanizmy obronne? Psychologiczne mechanizmy obronne? Pewnie ktoś tam z Państwa słyszał, nie? No to króciutko powiem, co to jest. Żeby nam się dobrze żyło, żeby nas rzeczywistość nie przytłaczała, żebyśmy sami ze sobą czuli się w miarę dobrze, no to korzystamy z różnego rodzaju mechanizmów obronnych. Takimi najprostszymi mechanizmami obronnymi jest takie na przykład proste zaprzeczanie. Przychodzi alkoholik do domu, po raz 147 pijany, żona mu mówi: piłeś, a on mówi: nie piłem. No piłeś i nie piłem. Mniej więcej tak to wygląda, proste zaprzeczanie. Później bardziej skomplikowanym mechanizmem obronnym jest minimalizowanie. Ten problem nie jest aż taki wielki, nie jest ze mną aż tak źle, inni piją więcej i tak dalej, i tak dalej. Kolejny mechanizm obronny to racjonalizacja. Piję, bo mam złego szefa, piję, bo żona mnie nie rozumie, piję, bo to, bo tamto, wam to. Tysiąc powodów osoba uzależniona może znaleźć, żeby usprawiedliwić samego siebie, że pije albo coś tam powiedzmy zażywa. Nie? To są mechanizmy obronne. Oczywiście są też, to są bardzo proste. Są też takie bardziej złożone. Na przykład nie wiem, czy Państwo wiecie, że mechanizmem obronnym jest na przykład poczucie humoru. Można trochę prześmiać jakiś problem. Można teraz odnieść wrażenie, że mechanizmy obronne są zawsze czymś złym, no bo w psychoterapii, jak ktoś przychodzi z takimi mechanizmami i ma rozmaite problemy, a tak naprawdę uruchamia swoje mechanizmy obronne po to, żeby ich nie dostrzec, po to, żeby nie zmierzyć się, nie skonfrontować się z tymi trudnościami, no to wtedy faktycznie trzeba te mechanizmy obronne porozbrajać. Ale prawda jest taka, że w naszym codziennym życiu mechanizmy obronne pomagają nam funkcjonować w miarę dobrze w obliczu różnego rodzaju przeciwności życiowych. Na przykład jest taki mechanizm obronny zwany obwinianiem. On nie zawsze jest czymś złym. Na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację, że para młodych ludzi rozstaje się. Byli w związku, powiedzmy, nie wiem, 2-3 lata byli w jakimś tam związku, no i potem się rozstają. No i robiono ciekawe badania na ten temat, mianowicie kto szybciej dochodzi do siebie. Jeżeli ktoś bardzo siebie obwinia o to, że się związek rozpadł, no to temu dłużej zajmuje to, żeby dojść do siebie, poszukać sobie nowego partnera czy partnerki. Natomiast jeżeli ktoś potrafi obwinić tę drugą stronę, to szybciej dochodzi do siebie. Nie, to widzi to wszystko przez nią, tak? Ona taka, owaka i to wszystko przez nią i w ogóle. Szybciej dochodzą do siebie. Proszę zwrócić uwagę, że niezależnie od tego, czy to prawda, że to była jej wina, czy to nieprawda, to temu facetowi, który mówi, że to jej wina, robi to dobrze. To jest na jego korzyść.
Ja chciałem Państwu pokazać tylko tyle, że mechanizmy obronne nie są zawsze czymś złym, tylko są czymś bardzo przydatnym w naszym codziennym życiu. Natomiast w psychoterapii najczęściej są pewnego rodzaju przeszkodą do tego, żeby pacjent poczuł się lepiej. Pacjent się zazwyczaj troszkę broni przed konfrontacją z czymś dla siebie trudnym. Pamiętam taką sytuację z moich własnych doświadczeń zawodowych, że przyszedł do mnie człowiek, który mówi, że jego rodzina twierdzi, że on za dużo pije. Ja go zapytałem, a jak pan uważa? Mówi, nie, no ja tak jak wszyscy, tak jak normalnie. Ale co to znaczy, że tak jak normalnie? To niech mi pan powie. To ja od razu zdradzę, że jako terapeuta uzależnień ja dysponuję, podobnie jak moi koledzy, koleżanki po fachu, pewnymi kryteriami, żeby ocenić to, jak z delikwentem jest. Więc w głowie gdzieś mi to wszystko siedzi i tak go pytam, no a ile? Tak tygodniowo, tak? A jak długo? Oczywiście ten człowiek nie powiedział mi prawdy. Później się dowiedziałem, jak to wygląda na serio. No i tu od razu ważna uwaga. Pacjenci bardzo często na pierwszych spotkaniach nie mówią prawdy. To jest właśnie kluczowe w psychoterapii, że aby była skuteczna, pacjent musi się przekonać, że niezbędna jest szczerość. Jeżeli ja nie będę wiedział, co tak naprawdę pacjent robi w swoim życiu, weźmy pacjenta uzależnionego, tak? Ile on tak naprawdę pije, ile on tak naprawdę zażywa, czy utrzymuje abstynencję, czy jej nie utrzymuje i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ja tego nie będę wiedział, to ja mu nie będę w stanie pomóc. Ale proszę sobie pomyśleć, Państwo widzicie mnie, część przynajmniej z Państwa widzi mnie pierwszy raz w życiu, tak? Gdybyście Państwo do mnie przyszli, usiedli po raz pierwszy naprzeciwko mnie, bylibyście gotowi mi wszystko o sobie powiedzieć? Aha, no właśnie. Proszę Państwa, bardzo ważna sprawa. Musi się wytworzyć w psychoterapii coś, co nazywamy relacją terapeutyczną. I to jest znowu coś dziwnego, ponieważ relacja, która łączy terapeutę z pacjentem czy klientem, to jest coś podobnego do przyjaźni, ale to nie jest przyjaźń. To jest jednak trochę inny typ relacji. I chcę Państwu powiedzieć, że tak jak mówiłem wcześniej, że aż tak dużej różnicy między zwykłą, przyjazną rozmową, na przykład z przyjacielem, a rozmową z terapeutą, aż tak wielkiej różnicy nie ma, to jednak ona jest. Sprowadza się to właśnie do tego, żeby scharakteryzować, opisać sobie, czym jest relacja terapeutyczna. Relacja terapeutyczna to jest więź emocjonalna łącząca terapeutę z pacjentem, ale utrzymująca zarazem pewien dystans, który jest niezbędny do tego, żeby terapeuta skutecznie mógł pomóc swojemu pacjentowi. Prawdopodobnie każdy z nas znalazł się w życiu kiedyś w takiej sytuacji, że coś niedobrego, coś złego spotkało bliską nam osobę. Znaleźliście się Państwo kiedyś w takiej sytuacji? I teraz pytanie. Czy byliście w stanie tej osobie pomóc? No, pewnie czasami tak, czasami nie. Skupmy się na tych przypadkach, kiedy się to nie udało. Bardzo często przeszkodą, żeby pomóc komuś bliskiemu, jest właśnie to, że to jest bliska osoba. Jeżeli jesteśmy z kimś emocjonalnie bardzo związani, bo jest to członek naszej rodziny, bo jest to nasz partner lub partnerka, wtedy nasze emocje są przeszkodą do tego, żebyśmy byli w stanie skutecznie tej osobie pomóc. Znowu dam przykład, jeśli chodzi o uzależnienia. Bardzo rzadko udaje się na przykład żonie pomóc uzależnionemu mężowi. Zazwyczaj jest tak, że ta żona popełnia całą masę błędów, ale nie dlatego, że jest
kolokwialnie mówiąc, nieładnie mówiąc, głupia. Nie, ale emocje przeszkadzają jej w podjęciu właściwych kroków. Nie jest w stanie wyzwolić się z emocji, za bardzo się boi, za bardzo jej zależy i tak dalej, i tak dalej, żeby na przykład postawić granicę, żeby być bardziej twardą osobą, bardziej asertywną osobą wobec pijącego męża. To jest trudne. Jeśli jestem z kimś emocjonalnie bardzo związany, jest to osoba bardzo mi bliska, to w problemach psychologicznych raczej tej osobie nie będę w stanie pomóc, ponieważ uruchomi się coś, co nazywamy odruchem pomagania. My będziemy chcieli takiej osobie jak najszybciej znaleźć dobre rozwiązania, tak? Żeby ją wyciągnąć z tego. Ale to się, proszę Państwa, najczęściej nie udaje, ponieważ istnieje bardzo już obecnie powszechnie przyjmowana w psychoterapii zasada, że ludzie realizują najchętniej swoje własne pomysły, a nie te, które proponują im, czym proponują, to jest słabe słowo, którą im narzucają inni, tak? I tutaj dochodzimy do kwestii bardzo ważnej, na czym polega różnica między taką zwykłą relacją, czy przyjacielską, czy wręcz rodzinną, a psychoterapeutyczną. Psychoterapeuta to jest ktoś, kto pomaga znaleźć swojemu klientowi, swojemu pacjentowi jego własną drogę. To nie jest taka osoba, która daje gotowe rozwiązania. Gdy mówimy o takich zwykłych relacjach międzyludzkich, to bardzo często spotykamy się z takimi sformułowaniami, ludzie tak sobie ze sobą rozmawiają i mówią: słuchaj, powinnaś go rzucić, zrób tak i tak. To są zwroty, których raczej w większości przypadków psychoterapeuta unika. Dlaczego? Kim ja jestem, żebym ja wiedział, co w swoim życiu powinien zrobić mój pacjent? Ja mogę pokazać pacjentowi, jakie będą konsekwencje jego wyboru. Jeśli zrobi coś tam, to takie prawdopodobnie będą tego konsekwencje. Jeżeli zrobi coś innego, to też będą konsekwencje, tylko że inne. Taka jest moja rola. Czyli krótko mówiąc, ja nie jestem od tego, żeby dyktować pacjentowi, co on w swoim życiu powinien robić. Ja jestem głównie od tego, żeby temu pacjentowi poszerzać jego własne horyzonty. Pytanie, ale po co? Czy ten człowiek sam z siebie nie może do tego dojść? Czy on nie jest w stanie wymyślić powodów, dlaczego powinien na przykład postąpić tak, a nie inaczej? Bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o w ogóle potrzebę psychoterapii. Otóż, proszę Państwa, najczęściej ludzie nie są w stanie samodzielnie dojść do najbardziej konstruktywnych, najlepszych dla siebie rozwiązań. Nie dlatego, że ludzie, którzy trafiają na psychoterapię, są głupi, albo dlatego, że są jacyś wyjątkowo oporni. Nie. Problemem jest sama natura ludzka. Proszę Państwa, musimy mieć świadomość, że my wcale nie jesteśmy indywidualnie tak inteligentni, tak bystrzy, jakby się nam wydawało. Dam Państwu taki pierwszy z brzegu przykład. Uczyliście się Państwo matematyki? Kiedyś? Co Państwo z tego pamiętacie? Proszę Państwa, nie mam tu przygotowanej tablicy, ostatnio coś tutaj malowałem, nie będę wobec tego Państwa katował. Takim przykładem jest takie zadanie, nazywa się test wyboru Wilsona z 1966 roku. Bardzo proste zadanie z logiki. Mój promotor mówi, że to jest pierwsze 20 minut wykładu z logiki matematycznej. Prościej się nie da, abecadło z pieca spadło. No, takie karty, na jednej stronie są symbole dość abstrakcyjne, litery albo cyfry, z drugiej strony są litery. I tam trzeba uzgodnić, jakie karty trzeba odwrócić, żeby wyszedł określony wynik. Zadanie banalnie proste. Ja nie będę Państwa katował szczegółami tego wszystkiego. Natomiast się okazuje, że 3% populacji na całym świecie poprawnie rozwiązuje to zadanie. Znaczy, my jesteśmy ekstremalnie słabi,
z jakichkolwiek formalnych przedmiotów. To, że ktoś jest dobry z matematyki, logiki, to jest w ogóle jakiś totalny ewenement. My w ogóle nie dajemy sobie rady zazwyczaj z takimi rzeczami. Czyli z naszym logicznym myśleniem, z naszym racjonalnym podejściem nie jest wcale tak dobrze, jak głosi nazwa naszego gatunku, że jesteśmy homo sapiens, tak? Człowiek myślący. Wcale nie taki sapiens, jakby nam się mogło wydawać. Co więcej, proszę Państwa, w świetle najnowszych badań my wiemy, że inteligencja właściwie nie jest zjawiskiem indywidualnym, tylko jest zawsze zjawiskiem zbiorowym. Kluczową sprawą jest uczenie się społeczne, uczenie się od innych. Badania pokazują bardzo wyraźnie, że jeżeli odłączyć kwestię uczenia społecznego, czyli tego, co robią malutkie dzieci, już bardzo szybko naśladując dorosłych, naśladując otoczenie i w ten sposób przejmując kolejne kompetencje, kolejne umiejętności, no to praktycznie rzecz biorąc, proszę Państwa, trochę może i zasmucić, że jesteśmy mniej więcej na poziomie szympansów. Że dzieci poniżej, szympans osiąga tak mniej więcej kompetencje poznawcze człowieka tak do 2,5 roku, no, 2,5-letnie dziecko. Ale 2,5-letnie dziecko później zaczyna się bardzo intensywnie uczyć społecznie, uczyć od innych, czego szympansy już w takim stopniu nie są w stanie zrobić. To jest ta kolosalna różnica. Ale gdy odłączymy uczenie społeczne, głównie poprzez naśladowanie, to proszę mi wierzyć, że jesteśmy mniej więcej na poziomie szympansów. Wcale nie jesteśmy indywidualnie tacy bystrzy. Dlaczego to jest ważne w psychoterapii? Dlatego to jest ważne, proszę Państwa, że przychodząc do psychoterapeuty, musimy się otworzyć na coś takiego, że ten człowiek nam poszerzy nasze własne horyzonty, spojrzy na sprawę z innego punktu widzenia. Będzie mógł to osiągnąć w dużej mierze dlatego, że jest obiektywny. Oczywiście słowo obiektywny należy wziąć w pewien cudzysłów, dlatego że nie ma ludzi do końca obiektywnych, tak? I tu jest bardzo ważna sprawa. W psychoterapii mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które się nazywa przeniesienie i przeciwprzeniesienie. Czy ktoś z Państwa słyszał o takich słowach? Pewnie nie. Kiedy spotyka się dwóch ludzi ze sobą i nawet się wcześniej nie widzieli, to zawsze, już od pierwszego spotkania, już od pierwszego spojrzenia powstają pewne skojarzenia, pewne reakcje emocjonalne związane z tym człowiekiem. Powstają też pewne wyobrażenia na temat człowieka. Ja mogę go widzieć 5 minut, ale moja głowa już poszukuje jakichś skojarzeń, tak? Ten człowiek mi kogoś przypomina, coś robi podobnie do mojego kolegi, do mojej koleżanki, tak? A może przypomina mi kogoś z moich rodziców, tak? I w drugą stronę jest tak samo. Przychodzi pacjent, patrzy na tego terapeuta, już od pierwszej chwili też może coś takiego zacząć się w nim dziać. Co więcej, pacjent, jeśli ta relacja terapeutyczna się coraz bardziej rozwija, może traktować zupełnie bezwiednie, nieświadomie terapeutę jak kogoś ze swoich bliskich. Brzmi to trochę dziwnie, prawda? No przecież widzi, że to jest ktoś inny. Pamiętajmy o jednej rzeczy. My, jako ludzie już dorośli, nie odkrywamy relacji z innymi ludźmi, można powiedzieć, zupełnie na nowo, od zera. My już z pewnym bagażem przychodzimy do tych relacji, tak? Jesteśmy już czegoś nauczeni, jesteśmy już przyzwyczajeni, już się wyrobiliśmy trochę w kontaktach międzyludzkich od samego dzieciństwa, tak? Pierwszymi, najważniejszymi osobami są najczęściej rodzice. Dziadkowie, jakaś tam bliższa rodzina, później grupa rówieśnicza i tak dalej. Wszystkie te interakcje kształtują nas i przygotowują nas na nowe relacje. My nigdy nie wchodzimy w nową relację na takiej zasadzie, że to jest zupełnie coś nowego, że to jest zupełnie coś od zera. Zawsze jesteśmy już jakoś przygotowani przez te wcześniejsze. I kiedy przychodzimy do psychoterapeuty, dzieje się bardzo często coś takiego, że ten psychoterapeuta nagle zaczyna trochę pełnić rolę dla pacjenta, na przykład taką ojcowską. Jeżeli przyjdzie pacjent, który ma w tym względzie jakieś deficyty, miał problemy w relacjach na przykład z ojcem, tak? Albo go nie było, to może bezwiednie
umieszczać pewne swoje emocje, pewne swoje uczucia, pewne swoje potrzeby emocjonalne w terapeucie. To nazywamy przeniesieniem. Tak naprawdę on nie chce, to nie jest świadome działanie, że on w ten sposób robi, tak? Ale on przenosi swoje uczucia z oryginalnego, tego pierwotnego obiektu na terapeutę. To nazywamy właśnie przeniesieniem. W drugą stronę działa przeciwprzeniesienie. Przeciwprzeniesienie to są reakcje emocjonalne terapeuty na pacjenta. Miałem kiedyś taką sytuację, pracując jeszcze w ośrodku terapii uzależnień, że miałem taką pacjentkę, która miała 18 czy 19 lat. Ja mam teraz 41. Wtedy byłem trochę młodszy. No tak, czas leci. I zdałem sobie sprawę po iluś tam sesjach, że ja zaczynam jakoś tak bardzo emocjonalnie tę dziewczynę traktować, ale nie w takich kategoriach, żebym się w niej zakochał albo coś w tym stylu. Nie. Zaczęło do mnie docierać, że ona mnie bardziej denerwuje niż inni pacjenci. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest. No bo do większości pacjentów miałem, proszę Państwa, taki dosyć sensowny dystans, ale jak ona przychodziła tam, to warunki ośrodkowe są dosyć specyficzne, no bo tam ona tam co chwila coś tam wywijała, co chwila coś tam robiła niewłaściwego i mnie to denerwowało. Powinienem zachować jakiś tam dystans, jakiś tam chłód, a ja do tego podchodziłem bardzo emocjonalnie. I wiecie Państwo, co się okazało? Że jak poddałem tę relację terapeutyczną, tę moją terapię indywidualną, tak zwanej superwizji, czyli skonsultowałem z bardziej doświadczonym terapeutą, to po prostu wyszło, że ja ją zaczynam trochę traktować jak swoją córkę. A ja mam córkę, która ma obecnie 12 lat, no wtedy była trochę młodsza, więc była między nimi różnica wieku, to nie było dokładnie to samo. Natomiast były pewne podobieństwa, jeśli chodzi o wygląd. Podobny kolor włosów, oczy ciemne i tak dalej, i tak dalej. I ja bezwiednie, zupełnie nieświadomie zaczynałem podchodzić do tej pacjentki trochę jak do swojej córki. Dlatego wszystkie jej niewłaściwe zachowania, wszystkie jej jakieś takie emocjonalne, dziwne wyskoki traktowałem ja sam dużo bardziej emocjonalnie niż w przypadku innych pacjentów. To nazywamy przeciwprzeniesieniem, moja reakcja emocjonalna na nią. Ale to nie było też z nią bezpośrednio związane, tylko ja gdzieś z tyłu głowy miałem obraz mojej własnej córki. Chcę Państwu powiedzieć, że relacja terapeutyczna zatem to jest spotkanie dwóch ludzi, którzy przychodzą i każdy z nich ma swoją własną historię. Każdy z nich ma swoją własną historię psychiczną, tak byśmy mogli powiedzieć, swoją własną historię emocjonalną. To nigdy nie jest spotkanie zupełnie neutralne, obiektywne w jakimkolwiek sensie. Każde spotkanie dwojga ludzi to jest spotkanie dwóch historii życiowych. Różnica pomiędzy zwykłą relacją dwojga ludzi a relacją terapeutyczną jest taka, że w relacji terapeutycznej terapeuta musi być tak wyszkolony, musi tak być świadomy tego wszystkiego, co się może dziać między nim a pacjentem czy pacjentką, żeby to wszystko kontrolować. Temu służy wspomniana przeze mnie też superwizja. My jako terapeuci nie pracujemy zupełnie sami, ale co jakiś czas konsultujemy różne przypadki właśnie z naszymi superwizorami, z ludźmi przynajmniej tak samo jak my doświadczonymi, a najlepiej, żeby to były osoby jeszcze bardziej doświadczone. Ponieważ ja z moim punktem widzenia, z moją wrażliwością, z moimi technikami pracy terapeutycznej też jestem ograniczony. Też wszystkiego nie jestem w stanie zobaczyć. Proszę, żebyście Państwo zwrócili uwagę na jedną rzecz. Przychodzi pacjent, bo on sam z pewnymi problemami nie jest w stanie sobie poradzić. Potrzebuje tej drugiej głowy, tego drugiego mózgu, który mu coś podrzuci, coś podpowie, pokaże z innego punktu widzenia. Ale terapeuta, konsultując się w sprawie tej relacji, też czegoś takiego potrzebuje. Czyli proszę zobaczyć na jedną bardzo ważną rzecz. Psychoterapia to jest takie przedsięwzięcie, które jest bardzo mocno zakorzenione w ludzkiej naturze społecznej. Że my nie jesteśmy
samotnikami. My nie jesteśmy organizmami, my nie jesteśmy zwierzakami, które mają jakąś taką indywidualną naturę. My jesteśmy skrajnie, skrajnie społeczni. Prawdopodobnie Państwa może ciekawić to, w jaki sposób terapeuta rozmawia z pacjentem, że to ma taki charakter, że to potrafi pomóc. Podam Państwu kilka takich przykładów, na czym polega sposób prowadzenia sesji terapeutycznej przez psychoterapeutę, żeby maksymalnie wykorzystać dla dobra pacjenta ten czas 50-60 minut. Od razu dodam, że nie każda sesja przebiega w taki sposób, żeby ten czas był wyzyskany maksymalnie. Bywa różnie. Są takie sesje, które są bardzo intensywne. Można powiedzieć, że dochodzi na nich do pewnego rodzaju przełomów emocjonalnych, bardzo ważnych odkryć dla pacjenta. Pacjent zaczyna nagle sobie z czegoś ważnego zdawać sprawę, o czym wcześniej nawet nie pomyślał. A bywają też takie sesje dosyć spokojne, takie nawet bym powiedział trochę nijakie. Ale ponieważ psychoterapia jest przedsięwzięciem długofalowym, to jest zupełnie normalna sprawa. Nie na każdej sesji odkrywamy Amerykę, krótko mówiąc. Co jest najważniejszą umiejętnością psychoterapeuty, jak Państwo myślicie? Przede wszystkim umiejętność słuchania. Jeżeli terapeuta nie umie słuchać, głównie koncentruje się na tym, co mądrego za chwilę ma powiedzieć, tak? To nic z tego nie będzie. Umiejętność słuchania to jest umiejętność odrzucenia na tyle, na ile to jest możliwe, z wszystkimi ograniczeniami, bo my nie jesteśmy w stanie tego wyeliminować w 100%, ale do pewnego stopnia możemy to przynajmniej zmniejszyć. Wyrzucenia gdzieś tam na bok moich własnych uprzedzeń, moich własnych wyobrażeń, skojarzeń i tak dalej. To jest taka umiejętność, żeby wziąć pacjenta, to co on mówi, w taki sposób, jak on to mówi. Nie dodawać szczególnie wiele od siebie, nie interpretować zbyt szybko. Państwo być może macie jakieś takie skojarzenia z psychoterapią, że ten psychoterapeuta to taki mądrala i on tak interpretuje, nie? Objaśnia temu pacjentowi, co on tak naprawdę czuje, dlaczego czuje i tak dalej. Trochę też tak jest oczywiście na odpowiednim etapie. Takie też jest zadanie psychoterapeuty, ale przede wszystkim terapeuta najpierw musi wysłuchać. Czyli pierwsze przykazanie brzmi: nie interpretuj, nie uprzedzaj się, nie odgaduj, nie wyprzedzaj tego, co pacjent ma do powiedzenia, bo nie masz zielonego pojęcia tak naprawdę, kto do ciebie przyszedł i po co. To jest kluczowa kwestia. Jeżeli ktoś, Państwo być może oglądaliście jakieś takie filmy, nie wiem, gdzie jest taki przenikliwy psycholog, nie? On tak patrzy, nie, już wszystko wie, nie? Taki Sherlock Holmes z psychologii, nie? Państwa, no w filmach tak, w rzeczywistości psychoterapeutycznej praktycznie rzecz biorąc coś takiego jest niemożliwe, bo ludzie są tak skomplikowani, są tak ciekawi również przez to, że są tak skomplikowani, że przedwczesne stawianie jakichkolwiek hipotez może tylko terapeutę ośmieszyć, tak naprawdę. Jeżeli ja spojrzę na kogoś, jaką on ma fryzurę, jak się zachowuje, jak mówi, już będę miał w głowie jakąś wizję tego pacjenta, to istnieje 99% prawdopodobieństwo, że ja się kompletnie mylę. Druga bardzo ważna sprawa i dotyczy to szczególnie mojej pracy z pacjentami uzależnionymi, dotyczy tego, mnie często sami pacjenci pytają, albo ich rodzinę, no i co, jak rokuje? Jakie ma szanse? Da radę? Coś z tego będzie? Na samym początku, gdy pracowałem, no to przyznam szczerze, że tak bezwiednie robiłem takie obstawianki trochę. Nie? Mówię, o Jezus, nie, to nie może, nie, to nie, nic z tego nie będzie. A potem przychodził jakiś inny pacjent, mówię, kurczę, taki świadomy, taki wglądowy. Wgląd to jest, wiecie Państwo, to jak on sam siebie rozumie, jak czyta swoje emocje, jaki ma kontakt sam ze sobą, nie? Mówię, wow, ale kurczę, nie? To z niego będą ludzie. Potem mnie życie zweryfikowało, że ci, którzy byli tacy na samym początku, średnio mi się wydawało, rokujący, to się okazywało, że oni
bardzo fajnie w tej terapii sobie radzą, bo na to, czy ktoś sobie fajnie w terapii radzi i czy z niej korzysta, składa się mnóstwo czynników. To tam kwestia terapeuty to jest tylko jedna z wielu spraw. A ci, którzy byli tacy wglądowi, tacy wygadani, tacy kurczę, wow, okazywało się, że nic z tego. W związku z tym bardzo szybko zaprzestałem obstawiania u bukmachera, tak? Kto sobie poradzi, kto sobie nie poradzi. Czyli pierwsze przykazanie, nie interpretuj przedwcześnie. Nie czytaj za wcześnie tego człowieka, bo nic o nim nie wiesz, tak? Pokora. Dwa, daruj sobie obstawianie, czy ktoś sobie poradzi, czy ktoś sobie nie poradzi. No i trzecia sprawa. Daj sobie i pacjentowi czas na to, żeby stopniowo zbudowała się między wami ta więź, to zaufanie. Nikt, kto przychodzi po raz pierwszy do psychoterapeuty, nie jest w stanie praktycznie rzecz biorąc otworzyć się tak, żeby wszystko o sobie powiedzieć. Jest jeszcze jedna ważna przeszkoda. Nikt nie jest w stanie tego zrobić, bo nikt sam siebie tak dokładnie nie zna. Właśnie po to przychodzi na terapię, żeby z pomocą terapeuty na tyle poznać siebie, żeby o różnych rzeczach móc mówić. Jeżeli ktoś nie będzie chciał popracować z terapeutą w taki sposób, on to po prostu zrezygnuje z psychoterapii, rozstajemy się i tyle. Ważną umiejętnością jest zatem to aktywne słuchanie, takie pozbawione uprzedzeń, pozbawione jakiegokolwiek teoretyzowania na temat pacjenta, tak? Nie wiem, kto to jest, coś mi tam mówi, w porządku. Ja zawsze na pytanie, czy ktoś mówi, a skąd ty wiesz, że on ci mówi prawdę? Ja mówię, ja nie wiem. Skąd ja mam wiedzieć? On do mnie przychodzi, czy ona, pokazuje mi ze swojego świata coś tam, co chce, co potrafi i tyle. Nic więcej nie jestem w stanie od tej osoby wyegzekwować. W psychoterapii obowiązuje zasada pełnej dobrowolności. Nie ma żadnego przymuszania. W początkach psychoterapii, jak Państwo być może wiecie, pierwszym psychoterapeutą był Zygmunt Freud. No to tam było trochę przemocowo, nie? To tam trzeba powiedzieć, że on tam dużo rzeczy tym pacjentom wmawiał. No ale jak każdy geniusz, no Freud był geniuszem, to bez dwóch zdań, chociaż często stąpał po kruchym lodzie, no ale on tam tym pacjentom naprawdę niezłe rzeczy potrafił nawkręcać. Nie? Dzisiaj to podejście jest już zupełnie inne. Aktywne słuchanie, o którym wcześniej mówiłem, polega między innymi na tym, że ja nie tylko robię, Państwo być może tak widzieliście gdzieś w filmach, taki terapeuta to tak siedzi i co robi? Notuję. Ja nie notuję na swoich sesjach, bo mi to przeszkadza w słuchaniu. Na szczęście mam jeszcze na tyle dobrą pamięć, że większość pamiętam rzeczy, które mi ktoś próbował powiedzieć. Natomiast dość często, zwłaszcza na początku, robię coś takiego, że parafrazuję albo wręcz powtarzam po pacjencie coś, co on powiedział. To daje dwie rzeczy. Po pierwsze, pacjent wie, że ja go słucham, a nie, że robię a myślę w tym czasie, wyłączyłem to żelazko, czy go nie wyłączyłem teraz. To można łatwo kogoś konia zrobić, nie? Coś tam gada, nie? A ja zupełnie myślami gdzie indziej. Nie. Daję do zrozumienia, że go słucham. Czyli na przykład ktoś mi coś tam mówi, a mówię, czyli rozumiem, że wyglądało to tak i tak. Czasami najczęściej na pierwszej sesji jestem z ludźmi jeszcze na pan-pani. Na przykład mówię to, rozumiem, że u pani wyglądało to w taki sposób, chciała mi pani to i to powiedzieć. Czasami specjalnie w tym takim mini podsumowaniu, po jakimś tam czasie, gdy pacjent coś tam opowiada, ja specjalnie coś zmieniam, właśnie parafrazuję, mówię trochę innymi słowami. Treść ma być ta sama, ale ja mówię trochę innymi słowami, po to właśnie, żeby pacjent doprecyzował mi, czy ja go rzeczywiście dobrze zrozumiałem. On mówi, nie, to trochę inaczej, to tamten. On mówi, aha, dziękuję, bo to właśnie chciałem dobrze zrozumieć. No? To jest bardzo ważna sprawa. Nazywamy to odzwierciedleniem. Parafrazowanie, odzwierciedlenia to są wszystkie te zabiegi, które powodują, że słucham aktywnie. Niezwykle ważna sprawa.
To jest też bardzo ważne, ponieważ pacjent musi się czuć ważny. No nie może być takiej sytuacji, że pacjent przyszedł na sesję, cały czas opowiadam głównie o tej pierwszej, drugiej, może trzeciej sesji, tak? Jest to sam początek. I ten pacjent ma takie wrażenie, że no jest jedną z bardzo wielu ważnych spraw w życiu terapeuty. Tak? Terapeuta patrzy gdzieś tam w okno, nie? Tam zupełnie nie łapie kontaktu wzrokowego, nie? Z tym pacjentem. No ten pacjent mówi, kurczę, no przyszedłem, bóle 150 za wizytę, a gość patrzy w okno. Nie? Bez sensu zupełnie, tak nie może być. Więc kolejna sprawa, musi być kontakt wzrokowy. Nie? Ja mam pewien nawyk, na szczęście mam tego świadomość, że gdy, ale to już najczęściej na późniejszych sesjach, gdy już rzeczywiście coś tam interpretuję, zastanawiam się, zresztą to jest taka dosyć charakterystyczna cecha, gdy zaczynam się zastanawiać, większość z nas tak ma, możecie Państwo u siebie to zaobserwować, że najczęściej wzrok będzie Wam uciekał gdzieś w lewo. Jak się zastanawiamy, to wzrok w lewo idzie. Ja wtedy tracę kontakt wzrokowy z pacjentem, bo się zastanawiam i patrzę gdzieś tam w lewą stronę, najczęściej wzrok mi ucieka. Ale jak to jest na którejś z późniejszych sesji, my się już dobrze z pacjentem znamy, to nie jest kłopot. Natomiast na samym początku, jeżeli terapeuta nie będzie łapał kontaktu wzrokowego z pacjentem, to ten pacjent stwierdzi, że jest po prostu nieważny, tak? Dla terapeuty, w związku z tym następnym razem już po prostu może nie przyjść. Nie? No i to jest oczywiście ze szkodą dla obu stron, no bo terapeuta jest terapeutą, taki jest jego zawód, więc potrzebuje pacjentów, ale też pacjent chce wreszcie trafić na taką osobę, która go dobrze zrozumie, która mu rzeczywiście pomoże. No i tutaj jest kolejna ważna sprawa. Jaki ten terapeuta powinien być, żeby ten pacjent zechciał do niego dalej przychodzić? To jest bardzo dyskusyjna kwestia. Musicie mieć Państwo świadomość, że istnieje cała mnogość szkół, podejść, nurtów terapeutycznych i w każdym z tych nurtów, no najważniejszych nurtów jest, proszę Państwa, 16. Ja od razu powiem jako nie tylko psychoterapeuta, ale trochę też naukowiec, bo się zajmuję pracą naukową, że to w ogóle nie może tak być. Że docelowo my pracujemy bardzo intensywnie nad tym, żeby to zunifikować, bo to nie może być tak, że jest 16 różnych nurtów psychoterapeutycznych i każdy bazuje na zupełnie innym modelu działania ludzkiego mózgu i umysłu. Tak? No w ogóle nie może tak wyglądać. Ale jesteśmy w takim momencie rozwoju naszej wiedzy naukowej na temat mózgu, umysłu, że z czymś takim się po prostu na co dzień mierzymy. Więc w tych różnych podejściach proponuje się też różne sposoby zachowywania się terapeuty. Jeżeli weźmiecie Państwo taki nurt zwany psychoterapią psychodynamiczną, on wyrasta z psychoanalizy freudowskiej, no to tam właśnie będzie taki terapeuta bardzo zdystansowany, który niewiele mówi. To wynika z tego, żeby jak najwięcej działo się w tej relacji terapeutycznej właśnie i żeby pacjent fantazjował trochę na temat tego terapeuty, żeby właśnie uruchamiał różne swoje emocje z nim związane i tak dalej, i tak dalej. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja jestem od tego podejścia bardzo daleki. Być może dlatego, że zaczynałem swoją pracę jako terapeuta uzależnień przede wszystkim i jak się pracuje z ludźmi uzależnionymi, to taki dystans, taki chłód terapeutyczny, przynajmniej ja mam takie wrażenie, jest zupełnie niewskazane. Dlatego, że ludzie uzależnieni najczęściej, kiedy trafiają do mnie na terapię, już są tak zboksowani przez życie i tak źle o sobie myślą, że oni chcą trochę ciepła, trochę życzliwości, trochę zrozumienia, takich zwykłych, ludzkich, fajnych reakcji. Oni nie chcą kogoś, kto zasłonił się jakąś maską swojej roli psychoterapeuty, i głównie potakuje i robi Z tego niewiele wynika. Ja jestem terapeutą takim bardzo, bardzo bezpośrednim, bardzo żywiołowym. Ja nie mam problemu z tym, żeby mówić oczywiście do pewnego stopnia. To nie jest tak, że ja robię coś takiego, że się zamieniam na rolę. Tak? Ja się zaczynam zwierzać pacjentowi. No, coś takiego jest absolutnie niedopuszczalne. Ale nie mam najmniejszego problemu z tym, żeby w niektórych sytuacjach opowiedzieć o swoich życiowych doświadczeniach, o tym, jak ja sobie z czymś tam kiedyś próbowałem poradzić. Czyli krótko mówiąc, mi jest bliskie takie podejście
bardziej bezpośrednie, trochę mniej zdystansowane. Bardzo szybko przechodzę na ty z moimi pacjentami. Właściwie dzisiaj, prowadząc kilkanaście terapii, tylko z jednym pacjentem jestem na pan i do tej pory nie wiem dlaczego. Raczej dlatego, że on tak chce i nigdy nie wyniknęło coś takiego, żebyśmy zaczęli mówić sobie po imieniu, co nie znaczy, że jest między nami jakiś gigantyczny dystans, bo wcale nie. Ja nie obawiam się niczego powiedzieć temu pacjentowi, nawet rzeczy, które mu są być może nie w smak, które być może są dla niego jakieś takie trudne, no ale to jest jedyna taka sytuacja, że nie przeszliśmy na ty. Więc ja bardzo szybko przechodzę na ty. To buduje moim zdaniem fajne zaufanie. Nie mam takiego problemu, żeby, tak jak już mówiłem, żeby powiedzieć gdzieś tam coś o swoich doświadczeniach w niektórych sprawach, ponieważ uważam, że większość pacjentów tego oczekuje. No to oczywiście nie znaczy, że ja przekraczam granicę. I to jest coś, co chciałem Państwu teraz wytłumaczyć. Oczywiście, że nie może tak być, że terapeuta zaczyna być osobą zbyt bliską emocjonalnie, jeśli chodzi o pacjenta. To nie może tak wyglądać. Ponieważ, proszę Państwa, ja pracuję z ludźmi uzależnionymi i gdybym emocjonalnie angażował się w rzeczy, które pacjenci robią, to Państwo musicie mieć świadomość, że ludzie uzależnieni stosunkowo rzadko utrzymują abstynencję. Przechodzą na terapię, zaczynają z niej korzystać i już utrzymują abstynencję, wszystko jest dobrze, brawo, oklaski. To jest ciężka droga. Bo najczęściej jest tak, że na samym początku pacjenci przychodzą, w ogóle są w ambiwalencji, czyli jedna noga w trzeźwości, druga noga w nietrzeźwości. I tak sobie się tak rozjeżdżają coraz bardziej. Z psychologicznego punktu widzenia ta ambiwalencja to jest najbardziej niewygodna pozycja. Niech sobie Państwo wyobrażą, jak długo byście byli w stanie tak stać w rozkroku. Bardzo niewygodnie, nie? Chcieć czegoś i czegoś jednocześnie nie chcieć. To jest ambiwalencja. Tacy pacjenci do mnie przychodzą. I oni najprawdopodobniej przez pewien czas będą łamać abstynencję, potem będą ją utrzymywać. To jest droga, można powiedzieć, bardzo kręta, trudna. Moje zadanie zatem jest takie, żeby im podawać rękę za każdym razem, kiedy tego będą chcieli. Ale moje zadanie nie może polegać na tym, że ja będę ratował im życie. Tak? To nie jest tak, że pacjent do mnie dzwoni pijany albo, nieładnie mówiąc, naćpany, a ja w histerii przy tym telefonie już, nie daj Boże, nie wiem, wsiadam w taksówkę, jadę, go wyciągam gdzieś z jakiegoś rowu czy coś w tym stylu. To absolutnie jest nie do przyjęcia, dlatego że to już jest właśnie to przekroczenie granic. Tak? Czyli krótko mówiąc, terapeuta, psychoterapeuta nie jest od tego, żeby ratować pacjenta życie. On ma mu pomagać podejmować dobre, konstruktywne wybory, ale to zawsze muszą być decyzje, działania, które podejmuje sam pacjent. Ja nie mogę być za bardzo zaangażowany. Co nie znaczy, że mnie nie obchodzi los moich pacjentów. Bardzo mnie obchodzi. Nie bez powodu praca psychoterapeutyczna jest na samym szczycie, że tak powiem, wymagających zawodów, gdy idzie o zjawisko zwane wypaleniem zawodowym. Ponieważ my się jednak musimy angażować emocjonalnie i to po nas nie spływa jak po przysłowiowej kaczce, co się z tymi pacjentami dzieje. No ale jednak musimy w sobie wyrobić taką postawę, żeby decyzje, osobiste wybory pacjentów, nawet jeśli są ewidentnie dla nich złe i im szkodzą, no żebyśmy my się, broń Boże, emocjonalnie sami z tego powodu nie pogrążali. No powiem Państwu, że to nie jest takie proste, bo no, moich pacjentów kilku już zmarło. I to nie jest taka prosta sprawa, żeby sobie z tym poradzić. Opowiem Państwu taką historię. Po kilku miesiącach braku kontaktu z jednym pacjentem, notabene z moim imiennikiem, Tomek,
pozwoliłem sobie wykonać do niego telefon. Tutaj ważna uwaga, terapeuta też nie może być ze swojej strony jakoś nachalny, tak? Nie może wydzwaniać do pacjenta, tak? Zmuszać go w jakiś sposób, naciskać jakoś bardzo mocno na to, żeby przychodził na terapię. Oczywiście można napisać SMS-a, tak? Albo można zadzwonić i zachęcić, tak? Zaprosić, zapytać, co tam się dzieje, jeśli chcesz to przyjść, ale absolutnie nie można przekraczać takiej granicy, że będzie się nachalnym. Natomiast po kilku miesiącach braku kontaktu postanowiłem do tego mojego pacjenta zadzwonić, zapytać, co się z nim dzieje, jak sobie radzi. Czasami pacjenci tego chcą wręcz. Nie potrafią się sami z siebie zdecydować, żeby ten telefon wykonać, a czasami w ich życiu już dzieje się bardzo źle. I taki telefon od terapeuty czy SMS wysłany potrafi być takim bodźcem do podjęcia dobrych decyzji i na przykład powrotu na terapię, jeśli dzieje się coś niedobrego. No ja wykonałem taki telefon, pacjent nie odebrał, ale po chwili widzę, że odzwania. No i odebrałem i mówię, no co tam Tomku, u ciebie żyjesz? A w słuchawce odzywa się głos kobiety, mówi, nie, no Tomek nie żyje. To ja myślałem, że się przewrócę na ulicy, nie? Tak się musiałem oprzeć o płot, to było koło starego browaru, to tak musiałem powoli podejść, tak się chwycić mi, co się dzieje. Się okazało, że to jest jego matka. No i wyniknęła taka sytuacja, że on chorował na cukrzycę, nie przestał pić alkoholu, a wiadomo, że łączenie alkoholu w przypadku kogoś chorego na cukrzycą, no to może być absolutnie zabójcze i takie też się stało dla niego. Więc nasza praca, praca psychoterapeutów jest obarczona też czymś takim, że no nasi pacjenci, zwłaszcza gdy mówimy o osobach uzależnionych, ale też mowa o pacjentach chorych na depresję, no czasami umierają. Osoby chore na depresję czasami umierają dlatego, że popełniają samobójstwo. Depresja jest najważniejszą przyczyną większości samobójstw. Dzisiejszy wzrost ilości samobójstw, przede wszystkim te badania są robione w Stanach Zjednoczonych, jest związany z coraz większym znaczeniem, z coraz częstszym korzystaniem z mediów społecznościowych, z coraz większymi stanami lękowymi, w które wpadają zwłaszcza młodzi ludzie, to jest tak zwane i-generation, czyli społeczeństwo, generacja czy pokolenie internetowe. To są ludzie, którzy więcej mają relacji w mediach społecznościowych niż w realnym życiu. Są zupełnie nieprzygotowani do dorosłości, żyją głównie swoimi lękami i są zaskoczeni, że świat jest inny niż oni się spodziewali. Rodzice ich przesadnie chronili najczęściej, oni głównie w świecie internetu, a potem mierzą się z rzeczywistością, która ich kompletnie przerasta. No i nie ma się czemu dziwić, że ich przerasta, bo świat nie jest miejscem tak pięknym i cudownym, jak wszyscy byśmy chcieli. Oczywiście jest miejscem pięknym i cudownym, ale też obfitującym w przeciwności, z którymi dobrze jest móc sobie poradzić. To pokolenie sobie bardzo często nie radzi. Wracając, zatem w psychoterapii jest niestety taka możliwość, jest takie zagrożenie, że no, że pacjenci odchodzą na zawsze. Nie jest to proste dla terapeuty również. Mieliśmy taką sytuację, ja pracowałem w takim prywatnym ośrodku, ten ośrodek się spalił. No i moja koleżanka też bardzo mocno to przeżyła. No i przez pewien czas myślała, że wszystko jest w porządku, a potem się okazało, że w ogóle nie jest w stanie pracować z tymi pacjentami, którzy, bo ona akurat była wtedy na dyżurze w ośrodku, gdy ten pożar miał miejsce, którzy tam byli w trakcie tego pożaru. No się okazało, że ona też jakby wytworzyła się między innymi taka więź emocjonalna, że ona już nie była w stanie prowadzić terapii z nimi. Brakło jej tego obiektywizmu, brakło jej tego dystansu. Chciała ich za bardzo ratować i chronić. Psychoterapeuta nie może sobie pozwolić na to, żeby chcieć chronić i ratować swoich pacjentów. To jest niezwykle istotna sprawa. Ale jeżeli już pozbędziemy się, jeżeli nie będą występowały te wszystkie przeszkody, o których powiedziałem przed chwilą, no to w jaki sposób psychoterapeuta pomaga swoim pacjentom.
Oczywiście to zależy od tego, jakimi technikami dany psychoterapeuta pracuje. I od razu powiem, że ja pracuję bardzo eklektycznie, to znaczy biorę sobie z różnych podejść terapeutycznych takie metody, które uważam, że dla danego pacjenta mogą być korzystne. Oczywiście ja też popełniam błędy. Nie wszystko, co zrobię, nie wszystko, co powiem, nie każda tak zwana interwencja terapeutyczna jest trafiona. Natomiast nie ma się co tym wielce przejmować, dlatego że jeżeli udaje się zbudować dobrą relację terapeutyczną i jest to zaufanie, to nawet jeżeli terapeuta coś, kolokwialnie mówiąc, poknoci, coś źle zinterpretuje, coś powie niewłaściwego, coś złego doradzi. No, kolejna kwestia, no bo powiedziałem, że dawanie takich bezpośrednich rad nie jest wskazane w psychoterapii, ale czasami można to zrobić, jeżeli pacjent tego naprawdę oczekuje. Tak? Jeżeli jest dobre zrozumienie, to nie jest niczym zagrażające. No, ale na żal, nawet jeśli ja coś tam poknocę, ale ta relacja jest silna, jest mocna, to pacjent się tym nie przejmie. Młodzi terapeuci bardzo często mają obawę, żeby właśnie czegoś nie poknocić. I tak się skupiają, żeby właściwie powiedzieć, że już nie słuchają pacjenta. To jest główny problem na superwizjach takich szkoleniowych na samym początku, że oni są tak skupieni i to słychać na nagraniach, bo my nagrywamy niektóre nasze sesje, potem to odsłuchujemy, że tak głównie myśli o tym, co mu ma mądrego powiedzieć. A czasami nie trzeba nic mądrego powiedzieć, tak? Po prostu posłuchać ze zrozumieniem. A nawet jak coś pochrzanisz, to nie jest kłopot, tak? To nie jest problem. No to odkręcisz. Ja bardzo często mówię do moich pacjentów coś takiego. Wiesz co, wydaje mi się, że to co powiedziałeś, może oznaczać to i to i może mieć taką, a taką genezę, tak? Jeśli już znam historię życia pacjenta, to mogę to w taki sposób zacząć łączyć. Ale zawsze zastrzegam, wiesz co, ale ja się mogę mylić, to jest tylko hipoteza, to jest tylko moje przypuszczenie. Jeżeli znajdziemy lepszą hipotezę, która będzie nam lepszą rolę tutaj spełniać, lepiej nam wyjaśni, co się z tobą dzieje, to z tej wcześniejszej zrezygnujemy. Najczęściej pacjenci kupują tego typu moje wyjaśnienia, moje dojaśnienia i wszystko jest okej. Czyli ja mogę się pomylić, ja mogę coś poknocić. Jeżeli relacja jest właściwa, jeżeli dobrze się z pacjentem rozumiemy, to pacjent mi wiele jest w stanie wybaczyć. Ja najczęściej pracuję używając technik terapii poznawczo-behawioralnej. Ja myślę, że tutaj nie będę dużo opowiadał o tym, już tam chyba czasowo jakby tam wyglądamy. Można jeszcze troszkę, tak? Nie będę Państwu objaśniał szczegółowo tych technik, o tym można sobie poczytać na własną rękę. Powiem tylko tyle, że to podejście poznawczo-behawioralne się sprawdza zwłaszcza w momencie, kiedy pacjent chce, może dokonać ważnych zmian, jeśli chodzi o swoje zachowania powiązane z myślami i emocjami, które tymi zachowaniami sterują. Bardzo często pacjenci robią różne rzeczy w swoim życiu, ale nie do końca są świadomi, jakie przekonania sterują tymi zachowaniami. Moje zadanie polega wtedy na tym, żeby zrekonstruować te przekonania, które ich do pewnych zachowań w cudzysłowie przymuszają, bo czasami w ten sposób to wygląda. Weźmy alkoholika, który nie potrafi odmawiać wypicia alkoholu w sytuacjach towarzyskich. Wtedy stosujemy taką technikę opadającej strzały, tak? Poruszamy się od najbardziej dla niego jasnych, oczywistych przekonań, ale pogłębiamy, schodzimy na coraz niższe piętra i odkrywamy tak zwane przekonania bazowe. I bardzo często wygląda to w ten sposób. Dlaczego nie potrafisz odmówić wypicia alkoholu? A on mówi, bo jakoś tak mi głupio. Dlaczego ci jest głupio? No bo mi się wydaje, że jestem jakiś inny. Co to znaczy, że jesteś inny? No bo wszyscy piją, a ja nie. I co wtedy czujesz? No, czuję się gorszy. Co to znaczy? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę Państwu tutaj tego wszystkiego rekonstruować, aż
po kolei dochodzimy do bazowego przekonania wielu pacjentów uzależnionych czy od alkoholu, czy od narkotyków, ma takie przekonanie, że jeżeli odmówią, to zostaną odrzuceni. Że nikt nie będzie chciał z nimi mieć nic do czynienia, bo on chce być w towarzystwie, chce być akceptowany i cholernie, za przeproszeniem, boi się odrzucenia. My w terapii odkrywamy tego typu przekonania, żeby pacjent sobie uświadomił, co tak naprawdę powoduje nim, że jest mu tak trudno odmówić. Czyli odkrywamy w tym akurat przypadku przyczyny braku asertywności, tak? Braku umiejętności odmówienia. To jest jedna z takich technik, bazujemy wtedy właśnie na odkrywaniu tych kolejnych przekonań. Ale te przekonania oczywiście są silnie powiązane z emocjami. Boję się odrzucenia, boję się. Strach, lęk to jest oczywiście pewnego rodzaju emocja. Potem dalej pracujemy w terapii nad tym, żeby się dokopać. Dlaczego tak bardzo się tego boisz? Tak? Czy ten lęk jest uzasadniony? Czy ten lęk może jest bardziej gdzieś tam w twojej głowie? Bardzo często okazuje się, że większość tego typu obaw czy innych stanów emocjonalnych faktycznie jest bardziej w głowie niż w świecie. Za tym kryje się coś, co nazywamy zniekształceniem poznawczym. Tych zniekształceń poznawczych jest bardzo dużo. Między innymi jest takie zniekształcenie jak filtr emocjonalny. Ludziom się wydaje, że w rzeczywistości dzieje się to, co im się dzieje w głowach pod względem emocjonalnym. Tak? Czyli jeżeli na przykład ja czuję smutek, to znaczy, że świat jest źle urządzony. Ja postrzegam rzeczywistość przez pryzmat moich uczuć i moich emocji. Przez taki filtr emocjonalny to wszystko przesiewam. Lokuję w świecie swoje własne emocje i mi się wydaje, że to jest obiektywna rzeczywistość, która do mnie dociera. Nie widzę tego, że ja przesiewam to, co do mnie dociera z zewnątrz, przez właśnie taki filtr swoich własnych uczuć i emocji. I bardzo dużo pracy wkładamy też w trakcie terapii właśnie w to, żeby pacjent sobie to uświadomił i zmienił niefunkcjonalne, nie najlepsze, szkodzące mu schematy na takie, które są konstruktywne, które dadzą coś dobrego, spowodują, że będzie mógł coś w swoim życiu zmienić na lepsze. Taką ważną rzeczą, o której Państwu chciałem teraz jeszcze tylko krótko wspomnieć, jest to, że niezależnie od tego, jacy pacjenci do mnie trafiają, czy to są ludzie uzależnieni, czy to są ludzie, którzy mają zaburzenia depresyjne, czy to są ludzie, którzy po prostu przychodzą, bo z jakichś powodów zrobiło im się w życiu ciężko. Musicie Państwo mieć świadomość, że do psychoterapeuty możemy przyjść w momencie, kiedy po prostu sobie z czymś nie radzimy i to nie znaczy, że jesteśmy chorzy czy zaburzeni. Każdy człowiek w swoim życiu ma jakieś okresy, nazwijmy to kryzysowe. Mieliście Państwo kiedyś w swoim życiu kryzys? Trudny czas? Podjęcie jakichś decyzji ważnych? Odejście bliskiej osoby? I tak dalej, i tak dalej. Każdy człowiek w swoim życiu przechodzi przez coś takiego, przynajmniej raz w życiu, tak? Wtedy to jest też dobry moment, żeby skonsultować się z psychoterapeutą. Nie dlatego, że coś jest ze mną nie tak, że jestem ciężko chory i tak dalej. Temu też służy psychoterapia oczywiście, ale nie tylko. Do psychoterapeuty trafiają często ludzie, którzy są po prostu w kryzysie. I bardzo ważna rzecz. My bardzo często podchodzimy do kryzysowych sytuacji w naszym życiu w taki sposób, że ten kryzys nas strasznie wciska w ziemię. Chcielibyśmy, żeby ten kryzys jak najszybciej się skończył i to jest zupełnie normalne oczekiwanie. Natomiast kryzys z terapeutycznego punktu widzenia, i tak też się pracuje z wieloma pacjentami, jest okazją do zmiany. Ilu z nas byłoby w stanie dokonać pozytywnych zmian w swoim życiu, gdyby nie wystąpił jeden, drugi, piąty kryzys? Weźmy sytuację taką jak zmiana pracy. Bardzo często ludzie na przykład zostają wyrzuceni z pracy, zwolnieni. Niekoniecznie ze swojej winy, prawda? Jest to sytuacja kryzysowa? Jest. A iluż z nas
po jakimś tam czasie stwierdzało, że nic lepszego nam się w życiu nie mogło przytrafić, niż to, że nas z tej roboty wywalili. Mnóstwo ludzi tak miało. To jest jeden z wielu, to jest przykład na coś takiego, że kryzys jest tak naprawdę okazją do zmiany. Z wieloma osobami ja pracuję w taki sposób, żeby im to uświadomić. No to, że cierpią, to, że jest im źle, to, że odczuwają głęboki dyskomfort emocjonalny, to jeszcze nie świadczy o tym, że obiektywnie rzecz biorąc, w ich życiu dzieje się tylko i wyłącznie w tym momencie coś złego. Tak możemy to odbierać, ten filtr emocjonalny tak działa. Ale być może w tym kryzysie jest zalążek zmiany na lepsze. Większość z nas, proszę mi wierzyć, najlepszych swoich życiowych decyzji by nie podjęła, gdybyśmy nie musieli. Gdyby nas życie nie dosunęło w pewnym momencie do ściany. Ludzie są tak skonstruowani, że kiedy nie muszą podejmować trudnych decyzji, kiedy nie muszą się decydować na jakieś ryzykowne przedsięwzięcia, to najczęściej tego nie robią. W związku z tym cała masa szans przechodzi nam koło nosa. I tym, co powoduje, że nam te szanse nie przechodzą koło nosa, bardzo często są właśnie kryzysy życiowe. Jeżeli ktoś jest w wieloletnim związku i nagle się okazuje, że ten związek się rozpada, no to oczywiście wali nam się świat na głowę, to jest zupełnie zrozumiałe, tak? Ale po jakimś czasie bardzo często okazuje się, że dobrze się stało, bo za rogiem czekała już inna osoba, z którą sobie fantastycznie ułożyliśmy życie. Żebyśmy mieli jasność, ja nie jestem propagatorem tego, żeby się związki rozpadały, tylko mówię o tym, jak to często w życiu bywa, tak? I po jakimś czasie ludzie stwierdzają, kurczę, nic lepszego mi się nie mogło przytrafić, a tak cierpiałem, a tak mi było z tego powodu źle.